nasz chór Angelus z Dąbrowy Górniczej, z sanktuarium świętego Antoniego. Uroczyste powitanie chóru Angelus na Jasnej Górze. Chwalmy Pana przy dźwięku trąb. Chodźmy dalej. Tak, jak to samo. To tu występowała słynna kapela jasnogórska, będąca największą kapelą w XVIII wieku w Polsce. O Matko miłościwa, Panno litościwa, siedzisz na tronie z szafirów, istot tajemnych otoczonych chórem, Boże chwały wielkiej. Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja. Dzień,
świętej pamięci Kamila Białuskiego, ksiądz obrzucę śmierć, przybywają przygodni na nie rodzice, od 10 lat przybywają na przyjaciele, bliscy, którzy i w modlitwie, i obecnością, i muzyką chcą upamiętnić tego młodego, wspaniałego człowieka, którego nić życia została wcześniej przerwana 22 lat życia. Jako organista młody odszedł do Pana, ale pamiętamy o tym. Serdecznie prosimy przyjaciół pan Tadeusza Parkowskiego, organisty, który przybywa z chórem Antymus Sanktuarium świętego Antoniego w Tomowie Górniczek. Bardzo gorąco również cieszę się i zachęcam do wspólnej modlitwy. Niech wasz śpiew, niech nasza obecność będzie wyrazem tego hołdu, przywiązania, miłości, jaką możemy wyrazić dla naszych bliskich i żyjących i zmarłych. Uznajmy przed Panem Bogiem nasze grzechy. Przeprośmy z całego serca, byśmy mogli dobrze złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Bawa Najświętszy, że Bawa zastrzeciła, byśmy się mogą uczynić zajmowanie. Moja wina, bardzo wielka wina. Przedomora Najświętsza Maryjo, zawsze dziewica, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwie za mnie, do Pana poproszę. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Thank you.
Dzień dobry. Jesteśmy w Bazylice Jasnogórskiej, świątyni, która powstała na 500-lecie Chrztu Polski. Czyli w którym roku? 1496. Tak jest. Jak widzimy, nie jest to kościół gotycki, ale był pierwotnie gotyckim kościołem, bo tam w 1466 roku ten styl panował, czyli można sobie wyobrazić, że to jest taki mniej więcej styl jak nasza anielska, tylko bez tych polichromii, czyli strzelisty i łuki krzyżowe, takie jak mamy w Nawach Bocznych, bo w Nawach Bocznych są zachowane oryginalne sklepienia. A dlaczego to jest barokowa świątynia? Bo w 1690 roku piorun uderzył w szczyt wieży jasnogórskiej i ona się spaliła i spadła prosto na Jasnogórską Bazylikę.
no, rujnując tutaj cały strop, cały dach. I nastąpiła właśnie odbudowa świątyni w stylu barokowym. No, do odbudowy byli zaangażowani najwybitniejsi artyści XVIII wieku, tacy jak na przykład Karol Dankwart, który stworzył te piękne freski. Karol Dankwart, to już mówiłem, to był nadworny malarz Zygmunta III Wazy z Warszawy, rodem Szwed. Czyli to jest śmieszne, bo 40 lat po potopie szwedzkim Szwed malował na Jasnej Górze sklepienie. Ołtarz w stylu włoskim, nieznanego włoskiego architekta. Taki sam ołtarz jest później skopiowany tutaj w niedalekim Mstowie u kanoników regularnych, dalej u cysterców w Jędrzejowie, tylko to są wszystko miniaturki, i w Miechowie jest również u bożogrobców bardzo zbliżony, ale ten jest jakby wzornikiem dla tych ołtarzy. No, co tu jeszcze powiedzieć? No, taki przepych barokowy, typowy. Jak się wejdzie na Boczne Przęsła, to widać tam barokowe teatrum, czyli aniołki, które tak naprawdę jakby były światła świec, to one żyją swoim życiem. Czyli w nocy, jak tutaj nagrywałem płytę, to było całkowicie wygaszone wszystko, no to ani jednej osoby na dole. No to jest taki klimat fajny. Całej bazyliki, która była kilkanaście lat temu poddana totalnym remontom, renowacjom, pod ziemi, które rozkopane było wszystko. Wykopane podziemia, to znaczy podziemia, tam nie ma wielkiego ziemi, ale są krypty. Są krypty, jest cmentarzysko. To wszystko było przeorane, przekopane, konserwowane, nowa posadzka, ogrzewania, a przy okazji właśnie te dwa instrumenty. Najpierw był zrobiony 15-osobowy instrument, bardzo sympatyczny i zachęcający. Natomiast wielkie organy to są wielkie symfoniczne organy, które zostały też bardzo mocno zremontowane, w jakiś sposób przebudowane. Mówię o Thank you.
No. To będzie...